Witam Was w pierwszej recenzji produkcji animowanej na tym kanale. Dzisiejszym przedmiotem recenzji będzie film Raya i Ostatni Smok, ale bez obaw. No może mogą być jakieś drobne spoilery, ale generalnie nie będzie zdradzenia całej fabuły. Generalnie uważam, że nie dość, że Raya i Ostatni Smok był świetnym filmem, jak to bywa z animacjami Disneya, ale według mnie jest on filmem tej samej klasy co My Little Pony Nowe Pokolenie i myślę, że to porównanie nie pada tutaj bez znaczenia, gdyż oba filmy opowiadają w zasadzie o podobnych animerze o tym samym, mianowicie o świecie, gdzie nikt nikomu sobie nie ufa, gdzie panuje powszechna wrogość, a zresztą ten film pokazuje zarówno te mroczne strony człowieka, ale z drugiej strony właśnie pokazuje też te dobre, bo jak to powiedziała zresztą Sunny, jeśli oczywiście zrobimy to, o czym ona mówi, to z pewnością wszystko pójdzie dobrze. Ale właśnie, bo dlaczego uważam, że takie filmy jak My Little Pony, Nowe Pokolenie oraz Raya i Ostatni Smok są potrzebne w dzisiejszych czasach? Bo opowiadają o tym, co jest aktualne, co jest bieżącym problemem, jakim jest to, że nie ufamy sobie, że dzieje się to, co dzieje się w filmie. Ale oczywiście nie zamierzam tu wejść na scenę polityki, gdyż ten kanał jest stricte o kreskówkach, ale pragnę zwrócić uwagę na to, że film pokazuje, do czego może doprowadzić to, że nie będziemy sobie ufać. Ale to już zostawiam do własnej oceny, jeśli chodzi o oglądanie. Jeśli chodzi o ocenę w skali od 1 do 10, to Raya i Ostatni Smok dostaną u mnie 10 na 10.